Katastrofa amerykańskiego mostu Tacoma w 1940 roku to spektakularny przykład, jak niszczycielską moc ma w sobie zjawisko rezonansu. Działanie rezonansu wykorzystywane jest w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie, ale także w budownictwie i w górnictwie. Kopalnia Rudna testuje obecnie nowoczesne zapalniki elektroniczne, które w przyszłości mają być wykorzystywane do profilaktyki tąpaniowej. Założeniem jest to, że roboty strzałowe, kolejno odpalane serie, tak synchronizujemy w czasie, że nastąpi nakładanie się amplitudy drgań wywołanych przez poszczególne serie odpalanych otworów i spowodują one w konsekwencji wprowadzenie gór otworu w rezonans. Za pomocą kontrolowanych strzelań technologicznych rozładowywane są naprężenia w górotworze. To, co robimy w tej chwili, jest to tak jakby pierwszym krokiem. Chcemy się z tymi zapalnikami oswoić. Chcemy wiedzieć, jak one działają, ile czasu trwa wykonywanie robót. Chcemy przeszkolić wybranych górników, instruktorów strzałowych, którzy by mieli w przyszłości te roboty wykonywać. Zapalniki elektroniczne tym różnią się od innych stosowanych w górnictwie, że czas ich zadziałania w stosunku do czasu ich zainicjowania można dowolnie konfigurować z dokładnością do 1 milisekundy. Pewność jego odpalenia jest stuprocentowa. W trakcie wykonywania obwodu strzałowego każdy z tych zapalników zgłasza się, potwierdza fakt wpięcia do obwodu strzałowego poprzez podanie impulsu, sygnału dźwiękowego, który można poczytać tak, jestem. Taka precyzja pozwala na stosowanie tych zapalników w robotach strzałowych precyzyjnych i dosyć często są one używane przy robotach na przykład wyburzeniowych na powierzchni lub używane są w górnictwie odkrywkowym, gdzie należy wytłumiać drgania powstałe wskutek wykonywania robót strzałowych celem ochrony obiektów budowlanych na powierzchni. W pierwszej fazie od listopada do stycznia zużyto podczas wykonywania robót strzałowych 200 sztuk zapalników elektronicznych. W dalszych miesiącach przewiduje się odpalenie około 300 kolejnych zapalników.